Halo, halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Jest to odcinek drugi, ale tak naprawdę pierwszy, ponieważ zmieniamy zasady gry o 180 stopni. Moi drodzy, opowiem wam zaraz historię, ale to za chwilę. Tak czy siak gramy sobie od nowa, nie gramy na hardkorze, gramy na survivalu, ale na Roguelike Adventures Dungeons Modpack by Dreams. Jaka to jest dobra paczuszka, słuchajcie, ja sobie ją pobrałem. 3 sekundy, byłem się, zakochałem. Let the adventure begin. Wszyscy nas tu ładnie, zobaczcie, to w ogóle testowy świat zrobiłem. Wszyscy nas witają, kochają mnie tutaj w tej paczce. Questy mamy, mamy nowe moby, mamy bossy, mamy w ogóle, zrespiłem jakiegoś gasta, który w ogóle ma 4000 metrów wysokości. Jaram się fest, ale zaraz wam opowiem dlaczego tak, a nie inaczej. Włączymy sobie cheaty, ale tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład kiedy coś się zbaguje, już się nauczyłem, że lepiej sobie je odpalić, żeby po prostu na przykład wylecieć z jakiejś dziury czy coś. Żeby po prostu to było, ale nie będziemy generalnie cheatowali. Bonusowa skrzynka, jak najbardziej, proszę bardzo. Mamy w ogóle nowy tryb tutaj, wszystkiego i muzyka jest tak głośna, że nic nie słyszę, muszę ją ściszać cały czas. Jest to już na 10% głośności, bo na 50%. Create new world, moi drodzy, zostawcie kciuka. Dzisiaj zaczynamy naprawdę się nieźle bawić. Poprzedni odcinek to zapomnijcie o nim, tam była nuda. Pro tip, watch where you step, deep shafts can be anywhere. Nie wiem, co są deep shaftsy, ale... Zaczynamy. Jakbym miał grać na hardkorze, to prawdopodobnie to byłoby słabe, bym się bardzo bał, jak też słusznie zauważyliście. Bałbym się cokolwiek robić. Natomiast na survivalu mogę sobie pozwolić na przykład na głupie padanie jak kaczka. No i tyle w sumie, nie? Czekamy, aż się świat stworzy. W sumie, dobra, niech się ten świat wczytuje, jak chcę do was pogadać, bo zaraz będzie tyle rzeczy do gadania, że nie wczytuj się jeszcze, mordo, spokojnie. Bo zaraz zobaczycie, co się nie działo, to będzie zaraz się działa taka jazda. A ja chcę wam wszystko ładnie poopowiadać, muszę zmienić pozycję kamery w ogóle. Dajmy sobie kamerę tutaj, quest completed, overworld w ogóle, zrobiłem questa pierwszego. Respimy się, dobra, zaraz do was pogadam, póki co się bawmy. Co tu się dzieje, moi drodzy, respimy się, patrzcie jakie piękne góry. Co tu, co, klocki leżą, jabłuszka. Wow, dostałem kilo, fontanna jakaś na początek, jeszcze mi się FPS-y wczytują. Zmniejszmy sobie renderowanie, zwiększmy sobie FPS-y tutaj, pyk. Proszę bardzo, niech to się wszystko ładnie wczyta. Owieczki mają swoje HP. Tam w ogóle, wow. Patrzcie ile mamy rzeczy w ekwipunku. Kochani, powiem wam tak. W porównaniu z tym co graliśmy wczoraj, ta paczka to jest nieziemsko dobra paczka. Od czego zacząć? Czy zacząć od odpowiadania wam historii? Czy zacząć od przejrzenia tej gry? Nie wiem, weźmiemy sobie siekierę, pójdziemy ścinać drzewa, żeby mieć pierwsze składniki. Rzeczami w ekwipunku zajmiemy się zaraz i na chwilę do was poopowiadam. W ogóle mam jakieś serduszko białe i co to się dzieje? Dobra, moi drodzy, fajnie, mogę ścinać drzewo, to bardzo dobrze. To mi się podoba, difficulty zero. Czemu zdecydowałem się zrestartować? Nagrałem odcinek, godzinę temu dla was, z Minecrafta, z tej paczki starej na hardkorze. Powiem wam tak, ta paczka to był taki Resident Sleeper. Nic tam ciekawego nie było. Tak naprawdę przez 40 czy chyba minut materiału kopałem klocki, nie znalazłem żadnego nowego moba, nie znalazłem żadnego nowego, nie wiem czego w sumie, jakiejś konstrukcji, jakiegoś dungeonu czy czegoś, nie było kompletnie nic. Jedyne co znalazłem to tin, copper i jakieś inne takie klocki, które są potrzebne do budowy maszyn, po to żeby budować jeszcze więcej maszyn. I wkurzyłem się i stwierdziłem, że zobaczę sobie na Creative, czy są jakieś inne moby w ogóle w tej paczce. Okazało się, że nie. Nie ma żadnych mobów nowych, jedynie był niedźwiedzie, które mi zabiły na początku. A na końcu to jeszcze trochę pograłem i creeper mnie wysadził jeszcze na końcu, więc... I zginąłem, więc stwierdziłem, że dobra, krzanić to. A teraz, słuchajcie, zaczynamy nową przygodę. Przypominam odcinki co drugi dzień. Widać chyba, że się jaram, co? Mam taką nadzieję. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Zobaczmy sobie na początku nasz ekwipunek. Mamy oczywiście sobie, patrzcie, 86 stron! 86 kurde bele stron, aż mi Minecraft odwaliło z wrażenia. Okej, okay, działa na szczęście. 86 stron itemów. Miecze, siekiery, tarzany. 4 gandzi mafii na łeb. Dobra, kochani, co my tutaj mamy? Możemy chyba w ogóle sobie zmienić porę na noc? Ale nie mogę... O nie, mogę to robić, halo, dlaczego mogę to robić? Nie powinienem z tego robić na survivalu, a chyba dlatego, że cheaty włączyłem. Da, to na to nie patrzymy w takim razie, a tu jakiś sklep jeszcze nawet mamy. Ło, patrzcie! Mamy monety, możemy sobie kupować klocki. Ja pierdykam, ale zajebiste. Ale to jest dobre. Food, możemy sobie żarcie kupować. Super, dobra, ale póki co z tego nie korzystamy. Mamy tutaj strony itemów. Dobra, co mamy tutaj? Questbook, słuchajcie, mamy questy. Pierwszy quest jest wykonany. I polega na tym, że...
Visit Dimension. Aha, mamy po prostu zwiedzić nasz, czy mamy po prostu jakby stworzyć świat, tak? I dostajemy nagrodę. Możemy wybrać klasę postaci, ja pierdykam. Dobra, co my tu mamy? Warrior, Bomber, Survivor, Pirate, Spelunker, Archer, Farmer, Wizard. Co bierzemy? Słuchajcie, może Wizard, co wy na to? Ja pewnie jakąś manę będę miał nudną. Warrior, Bomber. Bomber brzmi bardzo fajnie, nie? Right click to open. Okej, dostaliśmy klasę Bomber. Ale kozak, dobra. Crafting table, please read the manual. Okej, możemy śledzić tego questa w ogóle. 10 mon dostajemy, jeżeli go wykonamy. The guide is located, dobra, spoko, to wiem. Jezus. Co tu się dzieje w ogóle? Ja pierdykam. Ludzie, patrzcie to, ile tu jest rzeczy. Skarabeusz. Tasks. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań, co tu się dzieje za jazda. Starting house. Możemy chyba... Aha, starting house, chwila, to wejdźmy sobie może na jakiś taki płaski teren. Na przykład tam jest jakaś plaża bambusowa. Bomber. Rewards. Hot potato. Okej, dostaliśmy, słuchajcie, klasę postaci. Mamy od razu jakiś ekwipunek. No spoko, niech będzie. Jakieś ułatwienie na start. Tu nic nie mamy. Mamy pyrobomb. Dobra, rzućmy pyrobombę. Jak to działa? Ale że jak? Chyba coś nie zatrybiło. Jeszcze raz. O, teraz chyba. O, dobra. Teraz zadziałało. Aha, to tylko taka bajro, dobra. A bomba zwykła? O, tutaj to poleciało. Patrzcie, przeleciało przez ścianę. No dobra, niech będzie. Mam ulhaka w takim razie. Strzelmy w owce. A! No dobra, no myślałem, że to trochę większy boom zrobi. Ale okej, to jest dopiero początek. Rough Beef Skewer, mamy jakieś żarcie. Bardzo dobrze, co mamy dalej? Starting House, postawmy sobie Starting House gdzieś tutaj. Prawdopodobnie postawi na to dom. Ło, config. Block size. To mamy trochę jak haksy. Jak to będzie zbyt haksierskie, to usuniemy, słuchajcie. Ale... Dobra, kochani, szybka zmiana planów, gramy na nowym świecie z pewnego powodu, o którym wam nie powiem, ale mamy tu ślimaka. Mamy tu ślimaka. Tak czy tak, mamy starting house, trochę mi się to nie podoba. Sprawdźmy, jak to działa, ja sobie zbuduję ten dom, powiedzmy. Chyba, że będę potrzebował na przykład jakieś materiały, żeby to zbudować, co byłoby całkiem spoko. Bo jak... No właśnie, to... To chyba nie będziemy z tego korzystali, co? Chyba, że... Ach, ale patrzcie, możemy to wykorzystać tylko raz. Możemy to wykorzystać tylko raz, więc w sumie nie jest tak źle, więc... Okej, niech będzie, powiedzmy, że zamieszkamy w tym domku, tylko... Domek jest trochę taki ubogi. Dobra, ten dom jest brzydki, okej, możemy w nim zamieszkać. Dobra, przyjmijmy te warunki, możemy sobie zamieszkać w tym domku. Chociaż w sumie to nie, dobra, nie, koniec. To jest za duże ułatwienie, myślę. Jeszcze mamy jakąś dziurę do kopalni w ogóle. Tam chyba nie będę schodził. Dobra, słuchajcie, nie, myślę, że nie będziemy sobie tak czytowali. Wyjdziemy z tego domku. Fajna możliwość, jak komuś się nie chce budować, ja lubię początki. Więc po prostu się oddalmy od tego. Nie będziemy za bardzo tutaj mieszkali tutaj, bo to było takie hasierskie, nie? Więc mi się to nie podoba. Patrzmy dalej. Doggy Charm. Co to jest? Nasz towarzysz. To mi się akurat podoba. To mi się akurat podoba, niech będzie pies. Mamy psa. Ten pies nie jest zwykły Minecraftowy. Widzicie, on nie ma obroży. To jest jakiś taki specjalny pies chyba. Idzie za nami? Idzie za nami. Dobra, mamy w takim razie towarzysza. I mamy także Whistle Command Stand. Okej. Okay. A mogę jeszcze coś tu robić innego? Doggy Talents. Stand. Aha, mogę na przykład robić tak? Patrzcie, ej, zajebiste. Teraz się oddalimy, on sobie siedzi. Dostałem w ogóle jakiegoś debuffa, bo coś wszedłem. I pyk. O! I teraz sobie idzie. W ogóle, słuchajcie, zrestartowałem świat, ponieważ wyłączyłem opcję cheatowania. Więc jak sobie teraz piszę na przykład Gamy Mode 1, to nic się nie dzieje, więc to jest spoko. Trashcan, Leader Boss, Quest. Więc usunęło nam to trochę możliwości. Na przykład nie możemy sobie zmieniać czasu, pory dnia. Więc w sumie spoko, nie? Myślę, że tak będzie lepiej, żeby też jakoś super nie haksować. Dobra, myślę, że zaczniemy sobie grać typowo pod te questy. Zobaczymy, co mamy robić. Spójrzmy sobie naszą książkę. Jeszcze coś tu jest, chwila. Skillbook. Artisan. Mord Efficens, Furnaces, Unbrawling, Warrior. Możemy chyba sobie wybrać jeszcze jedną klasę? Na to wygląda, select class. You mine and you craft. Spelunker. Branch mining in coal, coś tam. More easily find treasure. Farmer.
co bierzemy? Może weźmiemy sobie minera, co wy na to? Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej podstawowe. Okej, okay, patrzcie, mamy coś. Ja pierdykam. Brawling speed, crafting specializations, cooking speed, add level. Gain experience while mining ores. Okej, okay, dostajemy expo jak będziemy kopali rudy. Możemy sobie tutaj wymienić na skille. Dobra, całkiem ciekawe, ale chyba zajmiemy się tym później, bo póki co tego nie ogarniam. Zajmiemy się ciekawszymi dla mnie rzeczami, czyli tym questbookiem. Uwielbiam questy, więc to jest coś dla mnie. Odpalmy sobie to i zobaczmy. Crafting table. Okej, okay, i żeby śledzić zadanie, co jest to jeszcze? Guides, emergency items i jeszcze możemy sobie wiki otworzyć. To jeszcze możemy sobie coś zrobić. Like this mod. Super. O kurde, mamy cały przewodnik. To jest w ogóle jakiś cały mod, zobaczcie. Cały przewodnik tego moda. Dobra, nie wiem, będziemy się teraz tym martwili. Zróbmy sobie crafting. Jakie fajne dźwięki. Ale to jest mega, dobra. Ej, halo, zrobiliśmy questa, super. I teraz co? Musimy otworzyć książkę. Pyk i dostaliśmy monety. Ekstra, dobra. Crafting pad albo oak chest. Co robi oak chest? Click to view recipes. Okej, okay, jak postawimy sobie patyk i craftinga, zrobimy sobie coś takiego. Nie wiem co to, ale wygląda całkiem fajnie, chcę to sprawdzić. To rozwalmy to. Nie craftujmy nic i po prostu sobie postawmy crafting i postawmy sobie jeden patyk. Czy to będzie crafting przenośny, czy mi się wydaje? Tak, jest to crafting przenośny, crafting pad. Okej, okay, super, nowoczesność, bardzo fajnie. Sherry, bo możemy sobie zjeść. O kurde, coś mnie tu bije. Jezus Maria, w ogóle, wow, nowe moby, patrzcie. I tego właśnie mi brakowało w tamtej parce, poszedł na hardkorze, odlatuje. Halo. Dobra, okej, okay, okej, okay, nieważne. Nowych mobów, akurat to są wilki zwykłe, ale całkiem ładne. Więc dobra, mamy owce. O kurde, coś tu mnie bije. Feed love. Przepraszam. Okej, okay. To mnie gdzieś teleportowało. Gdzie jestem? Na którym poziomie? Na 62 poziomie jestem. Gdzieś mnie teleportowali, nie? Prawie umarliśmy. Dogo! Jestem sobie chleb. Kiedy odnowimy CHP. Co tam się w ogóle dzieje? Czemu tu się w ogóle... Co tu się dzieje? Halo. Dobra, słuchajcie, jest wyjście. Nauczka jest taka, żeby nie klikać w te roślinki, bo one gdzieś nas teleportują, prawdopodobnie pod ziemię. No zeszliśmy dosyć głęboko. Kurde, te kwiaty są straszne. Masakra jakaś, dobra. Nieważne, zobaczmy sobie nowego questa, jakiego mamy. Co my tu mamy ciekawego? Złoto, dobra. I za to złoto możemy naszego kupić sobie jedzenie, to super. Tu mamy teraz tą pickaxe. Czyli po prostu zrób sobie stonowy pickaxe, spoko. Jeszcze mamy sobie oak chest. Czyli po prostu zrób sobie... nie. Aha, czyli po prostu zrób sobie skrzynkę, spoko. Spoko, bardzo fajnie, zrobimy sobie, myślę. Keyfall. Kamienny, dobra, to czy ja chcę... Dobra, jakiegoś stona sobie kopię. Ciap, proszę bardzo. I zrobimy sobie kamienny kill off i będziemy mieli kolejną misję wykonaną. Co to jest? Fire starter. Chcę to, nie wiem co to jest, ale chcę to. Bez dwóch zdań. I zróbmy sobie kill off. Dobra, mamy quest wykonany i jeszcze skrzynkę. I drugi quest wykonany, super. Dobra. Myślę, że nawet możemy gdzieś zaraz jakiś dom zbudować. Tutaj szczerze... Tak szczerze tutaj jest tyle rzeczy. Patrzcie, to jest w ogóle jakiś... Aha, to jest palma jakaś wielka. Zajebiście. Wejdźmy sobie na szczyt tej góry. Zobaczmy jaki będzie widoczek. To są jakieś klocki w ogóle. Słuchajcie, jestem tak przytłoczony masą rzeczy, która tutaj jest. To się w głowie nie mieści, nie? W ogóle bardzo fajna animacja z tych klocków, które leżą na ziemi. To jest też mega. Dobra, zaznaczmy też czym jest fire starter. Wejdźmy najpierw na szczyt góry. Jeżeli mamy gdzieś rozbić obóz, to właśnie tutaj. Okej, okay, to jest jeszcze większa góra przed nami. To jest taki kanion. O, to akurat takie brzydkie nawet. Spokojnie. To tutaj nie jest zbyt ładnie, myślę. Ale sobie możemy przejść gdzieś na przykład tam. Szkoda, że musiałem startować świat. Bardzo ładnie tam było przy tej plaży. Ale dobra. Przejdźmy sobie tutaj. Mamy jakiś statek tam. Mamy jakiś dom. To jest mój dom? To jest chyba mój dom, nie? Zrobiliśmy kółko. Dobra, nieważne. To idziemy stąd. Tam nie mieszkamy. Na to nie patrzymy, słuchajcie. Dostaliśmy na start taki pakiet, ale...
Nie jestem za tym, żeby z tego korzystać, więc po prostu sobie pójdźmy dalej. Świnki. W sumie żarcie by mi się przydało. Możemy sobie tą świnkę zabić. Dobra. W ogóle sobie trochę FOW zwiększa 90, żeby więcej widzieć. O, coś mnie podpaliło. Okej, te kwiatki podpalają. Te kwiaty, słuchajcie, są strasznie póki co moim wrogiem chyba największym. Z tego co patrzę. Tam coś jest. Tam też coś jest. Kurde, gdzie by tu pójść? Tu wygląda, jakby było fajne miejsce na bazę. Zaraz sobie podejdziemy, zobaczymy. Co myślicie? To jakieś jack-o'-lantern tam są. To są jakieś owce. Taka prowizorka, nie? Jakiś domek tutaj zbudować? Byłoby chyba spoko. Ale zobaczmy jeszcze, co jest tam. Kusi mnie, żeby zobaczyć mimo wszystko. Dobra, kochani, mam dla was dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zła jest taka, że jest noc. A dobra jest taka, że mamy Firestarter. Aha. To jest Firestarter. Ej, zajebiste w sumie. Trzeba flintu znajdować. Spoko, to mamy ognisko pewnie różne. Mam tylko nadzieję, że ono zbyt szybko nie zgaśnie. Czy na przykład działa coś takiego, że jak wrzucimy tutaj mięso, tak całkowicie na czuja, to ono się przepiecze? Nie, po prostu się spali. Okej, super, mam jedno mięso mniej. Ale pies się chyba cieszy. Chce je zjeść, ale mu jego nie damy, bo sami jesteśmy głodni. Jest noc, trochę mnie to niepokoi. Tym razem nie mamy wełny, żeby zrobić sobie łóżko. Okej, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra, możemy trzy razy sobie tego użyć. Spoko. Kurde, trochę się boję. Nie ma Optifine'a. Teraz powinien to przybliżyć. Coś tam jest. Jakiś dungeon tam jest. Z racji, że tak jest niebezpiecznie na dworze, to możemy sobie tam pójść. Tak mi się wydaje. Tylko potrzebuję trochę kobla, żeby sobie zrobić jakiś prowizoryczny mieczyk. Nawet z tego stone'a, bo z drewnianego no to raczej dużo nie zrobię. A tam prawdopodobnie coś będzie. Więc idziemy zobaczyć. Dajcie mi tego stone'a. Też w ogóle ciekawe, jakie są nowe rudy. To jest coś takie mega... mega fajna sprawa. W kolejnym odcinku myślę, że się zajmie tymi questami. Póki co sprawdźmy ten dungeon jeszcze. Jest, tu coś biega. Shade, cień. To mnie bije, to chce mnie zabić. Mamy chyba stary system, a nie, jednak mamy nowy system bicia. Myślałem, że mamy stary. A Strange Graves Dust, Advanced. Jakiś pan szkielet. O kurde, pan szkielet z mieczem. Co tu się dzieje? Tu się zaczyna jakaś jazda chora. Czy to działa tak jak myślę? Tak, to działa tak jak myślę. Muszę czekać przed uderzeniem kolejnym. Dobra. Nie jest to zbyt mocne. Quested! Inferium Essence! Jakieś questy wykonuję cały czas. Zaraz się tym pobawimy. Ale najpierw zobaczmy, co się dzieje w tej wieży. Mob spawnery są. Słuchajcie, ale nie mam pochodni. Nie mam pochodni. I ja jestem za tym, żeby tutaj się gdzieś rozbić około. Bo to wygląda jak jakaś wieża na cały odcinek, nie? Ja jestem za tym, żeby gdzieś tutaj się rozbić jakiś obóz. I w kolejnym odcinku się zająć tą wieżą. Co by na to? Taka zapowiedź kolejnego odcinka, co? Świetny, świetny patent, dobra. A póki co się rozbijmy gdzieś tutaj obok. Zbudujmy sobie gdzieś tutaj bazę. Jakbyście pytali w ogóle, gdzie jestem, bo chyba takie cięcie zrobiłem wam. What the fuck? Okej, dobra, chyba jestem martwy w tym momencie. Z tego co rozumiem. Nie wiem co to jest, ale to chce mnie zabić. I to mnie zabije, albo samo się zabije, nieważne. Tak też może być. Dobra. Jak się pytacie, gdzie jestem, no to trochę poszedłem sobie na północ. Gdziekolwiek północ by nie była. Dobra, tam chcę. Słuchajcie, taki półwysep z piasku wygląda jak moja pierwsza baza w Minecrafcie. Ale to chyba nie jest półwysep z piasku, tylko to jest nieprzeczytany teren. Dobra, ale tutaj chcę pójść. Tutaj chcę pójść i tutaj się zadomowimy. Tu wygląda jak w miarę bezpiecznie. Miałoby być. No, bez kitu, tu jest w miarę bezpiecznie. Tam jest jakaś palma. Na prawo mamy naszą wieżę. Muszę pamiętać, może sobie tam... Jakoś to zaznaczę, co? Czekajcie. Zróbmy sobie taką prowizorkę z dyrta. O, strzałeczka. Tam jest wieża, okej. A tutaj będzie... No tu jest bezpiecznie. To wygląda jakby się niczego nie miał bać. Coś do mnie strzela. W dalszym ciągu. Stąd, dobra. Gdzie jest mój miecz? Okej, nie trafia na szczęście. Fak, dostałem. Ogarniemy. Dobra, ogarnięte. Wszyscy cali? Wszyscy cali chyba. Dobra, zobaczmy sobie przede wszystkim, co my tutaj mamy do zrobienia. Możemy sobie postawić piecyk, ale chyba nie mam kobla, dokładnie. Dobra, nieważne, zobaczmy questy. To mnie najbardziej interesuje. Zrobiliśmy sobie quest na kill off. Bardzo fajnie i możemy teraz mieć quest na żelazo. Okej, czyli powoli te questy robią się coraz trudniejsze. Więc spoko. O, akces. Aha, musimy zrobić dębową skrzynię. Dobra, i potem jakoś dalej to leci.
10 x Nether Star, ostatnie tego jajko, smoka, będziemy smoka musieli pokonać. Szykuje się seria na pewno na długie godziny, powiem wam. Zrobiliśmy 7% podstawowej gry. O, czy możemy coś kupić fajnego? Możemy jakieś fajne rzeczy kupować, jakieś jajka. Możemy kupić sobie rybkę. Ja chyba, słuchajcie, będę zbierał ten hajs. Bo to wygląda jak rzeczy, które będę chciał... Ja, patrzcie, możemy... To akurat bym sobie sprawdził. Słuchajcie, to jak tego pierwszego domku nie chciałem, bo był zbyt łatwy dla mnie. Tak jakieś projekty, baz, wyglądają bardzo fajnie. Słuchajcie, co myślicie o tym? Wyjaśnię wam, jeżeli nie rozumiecie. Możemy sobie kupować za monety budowlę. Na przykład bunkier. Słuchajcie, korzystamy z tego czy nie? Jak sądzicie? Ja bym z tego korzystał. To może być naprawdę fajne. Books. Questbook, fuckboot, backbook. Foodbook, kupmy. Czemu nie? Chyba mam full EQ i chyba straciłem monety, co? A nie, jest pode mną, dobra. Zróbmy sobie może lepiankę z girtu w ogóle, co? Co by na to? Czy on zjadł mojego kotleta? Tak, on zjadł mojego kotleta, dobra, nieważne. Postawmy coś z dirtu póki co. Co to jest foodbook? Do czego on służy? Okej, okay. Mamy 1334 potrawy w tej grze. Odkryliśmy dwie. Minimalna food value 0,5. Zatrute potrawy 12. Testowałem chlebek i szary bombę. Dobra, moi drodzy. To jest za dużo jak dla mnie. Panie psie, powiem wam tak. Jak w poprzednim odcinku chciało mi się grać Minecrafta, tak teraz to ja bym chciał nie przestawać grać Minecrafta. To wygląda naprawdę masakrycznie dobrze. To wygląda świetnie. Naprawdę wow. Tutaj sobie skończymy. W kolejnym odcinku prawdopodobnie przyszykujemy się do wyprawy na wieżę i w odcinku trzecim do wieży zaatakujemy. Taki mam plan. A póki co dziękuję wam za uwagę. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że się podobało. Zapowiada się naprawdę świetna seria. Do zobaczenia, popatrzcie, ja byłem Oskar. Siemanko!